Poziomy aqua to są poziomy związane z, no właśnie, poziomy związane z płynnością. Podobnie jak fiolety, tyle tylko, że aqua są inaczej liczone. I co tu ma znaczenie? Znaczenie ma to, czy w momencie opublikowania danego poziomu, danej kreski, cena w tym miejscu była. Często mamy taką sytuację, że była. Tutaj, tutaj, no tutaj prawie, ale odjechali, więc była sposobność do tego, żeby to pod typowy scalping. No, ale takie poziomy na przykład jak ten są bajkowe, bo jesteśmy parę pipsów od i oczekujemy tego, że cena dojedzie po prostu do tego punktu i go zaliczy. To jest akurat GBP-USD i możemy sobie te GBP-USD prześledzić, bo na GBP-USD mieliśmy i wzloty, i upadki, w sensie zjazdy w górę, w dół, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda, bo nie jest to gral, aczkolwiek no, działa to zaskakująco dobrze. I teraz znowu, nawet jak takie poziomy zostają, to one zostają z jakiegoś powodu i tak jak mówiłem, GBP-USD akurat zostały takie poziomy na dole, jak one się pokrywały z SkyBlue, pokrywały się z przejściem cena PSMMD, to prawdopodobieństwo, że tam wrócą, po prostu rosło. Kwestia była tylko tyle, żeby znaleźć ten moment, w którym zabierzemy się w taką podróż do takiego poziomu. Ale tak na szybko, wspólnie z Wami śledząc, jeżeli coś pominę, to oczywiście od razu mnie zatrzymajcie. Jak te poziomy się zachowują, ile takich setupów dziennie można złapać? Mamy jakby tu przykład. A, jeszcze jedna rzecz. Na walutach, w przypadku Aqua, unikałem setupów takich, gdzie w pierwszej minucie byliśmy na danym poziomie, ale na złocie, które też przejrzymy oddzielnie, tam rozgrywam zarówno takie sytuacje, jak tutaj, to jest taki pływający poziom, jak również sytuacje, w których w pierwszej minucie, nie wiem, czy będziemy mieli taki przykład, bo tu ich nie było, tutaj też dojechali, ale może, o, tu jest taki przykład, że jest pierwsza minuta, poziom, który jest styczny do tej pierwszej minuty, no bo po zamknięciu tej świecy na dole nie wiedzieliśmy, nie? Ale to na złocie grałbym też do tego poziomu. Na walutach szukam takich akcji. No to prześledźmy na szybko GBP-USD. Tutaj jest chyba... chyba jednak w punkt, niestety. Czyli tu bym tego nie rozegrał. Chociaż są osoby, które to rozgrywają, co więcej, są nawet takie osoby, które jeżeli była reakcja do 15, nawet do 20 minuty, to im to nie przeszkadza. Twierdzą, że jeżeli taki poziom wystaje, tak jak ten, to też można do niego grać. Zgadzam się z tym, ale takie poziomy wtedy chodzą, jeżeli rynek idzie w konsoli. Jak rynek zaczyna odjeżdżać, to wygląda to niezbyt dobrze, mówiąc wprost, wygląda to słabo. Dlatego interesują mnie o taki poziom jak ten. Zobaczymy, kiedy go tam klepnęli. Tutaj też mamy niestety pierwszy, tak jak mówiłem, na złocie taki poziom bym grał, który był dotknięty w pierwszej minucie. Na walutach raczej staram się rozgrywać tylko takie poziomy wiszące. Zresztą będziecie mieli dostęp do poziomów Aqua, bo w tej chwili macie wszyscy dostęp do poziomów tych sześciu, czyli Sky Blue, Red, Sea Green, Lime Yellow i Fiolet do końca października. Będziecie mogli sobie poobserwować na sześciu instrumentach, czyli na UDUSD, Euro, USD, GBP, USD, USDCAD, USDCHF i USDJPY. Gdybyście chcieli jakieś inne poziomy, tak powiem, przetestować, to też je mogę udostępnić, ale to jakby wybiórczo. No i zakładam, że jakby po własnej analizie przedstawicie jakieś własne wnioski z tego. To przy złocie jeszcze powiem, bo złoto też mam tam na tydzień, tak żebyście do końca przyszłego tygodnia mogli sobie to złoto popatrzeć, potestować, sprawdzić, czy wam to złoto pasuje, czy nie pasuje,
czy będziecie potrafili to złoto rozgrywać. Dobra, mamy tutaj poziom, nie? Tutaj widzicie reakcja przepiękna, ale to, co mówiłem, jeżeli jest w pierwszej minucie, ja na walutach nie gram, ale jak stwierdzicie, że są instrumenty, na których warto to uwzględnić i rozgrywać, proszę bardzo. Kolejny poziom rozliczony. Tego poziomu, tego przełomowego, ja go nie biorę jakby pod uwagę. Powód, no nawet jeżeli on tutaj był rozliczony, to był rozliczony na tak szerokim spreadzie, że prawdopodobieństwo, że zajęliśmy pozycję na szczycie, a wyszliśmy tu na dole, jest znikome. Czyli tak naprawdę ta pierwsza godzina jest do, nazwijmy to, do spalenia. To, że te poziomy gdzieś tam w przyszłości będą reagowały, te wystające, ok, ale ja patrzę, o właśnie, tu mamy taki poziom, prawda? Jest w momencie tutaj bach, cena jest tutaj, poziom jest tutaj, duże prawdopodobieństwo na to, że ten poziom zostanie klepnięty. Na tą chwilę te roboty, które macie, one wam będą te poziomy rysowały, akurat do AKU nie macie dostępu, ale gdyby, no to one by się rysowały tam z tym opóźnieniem około 10-minutowym. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby AKU się pojawiały najpóźniej w ciągu minuty po początku, czyli tak naprawdę no, w momencie odczytu się pewnie nie da, bo trzeba to poprzeliczać, ale chodzi o to, że pracujemy nad tym, żeby był możliwie jak najkrótszy czas pomiędzy początkiem a opublikowaniem poziomu.